Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Firewatch. Słuchajcie, dzisiaj musimy wrócić do tego miejsca, skąd przybyliśmy tak naprawdę. Odnośnie... w ogóle ja mam tą siekierę przy sobie? Czekajcie, jeszcze luknę, czy zabrałem. Ale chyba tak, dobra. Ok, to idziemy. Idziemy do tej strefy. Nie wiem, nazwijmy ją strefa 51. Zobaczymy, co ogólnie nas tam czeka. Słuchajcie, wybaczcie, że nie było tyle Firewatcha, ale ogólnie miałem naprawdę, że tak powiem, sporo. O! Sporo załatwień, takich pierdół. Jeszcze w maju akurat miałem taką sytuację, że mój dziadek zmarł, no i niestety trzeba było też troszeczkę zająć się rodzinnymi sprawami. No i tak to zeszło. Ale już wracamy, jest już czasowo w miarę okej. Więc i odcinki będą częściej, no i oczywiście live'y też będą częściej. Dokładnie, czekajcie. Mam źle wschód. Mamy dojść tutaj, w PT Station, tutaj do gate'a. What the fuck, co to było? What the fuck? Without tapping our radios. What about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Aha, dobra, okej. O, dobrze, nie musieliśmy tyle iść nawet. Fair Tower, this is Two Forks calling you for the 50th time today. The big fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? I didn't sleep. Okay, co na taka skowronka? Going crazy for the past 6 hours of sun up. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. Yep. All right. You know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. No. It's okay. Yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Drugi od lewej? Raz, dwa. No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. A po co? Maybe. Oh, yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Like an afternoon in the Dobrze. Roadies, I tell ya. Radio me the moment you get there. No dobra, ale kurde, powiem szczerze, że myślałem, że pójdziemy do tej strefy ogólnie, wiecie, nie? Gdzie jest ta Dolina Topoli? Ej.
Cottonwood Creek. Tutaj. Ale po cholerce mam tutaj iść? Dobra. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze na jaki tam. Tam mamy iść na South. Czyli tam. Okej. Ogólnie liczyłem, że się dzisiaj dowiem, co leży tam, kurczę, w tej, wiecie, tej strefie. Że mam tą siekierę, to sobie będę mógł to rozciapciarzyć. I sobie tam, wiecie, przejść, nie? Ale to widzę, że chyba nie, not comprendo, nie dzisiaj mi to będzie dane. Zobaczmy, czy dobrze idziemy. Owszem. Dolina Topoli. Tędy sobie myślę, że przejdziemy będzie w sam raz. O, zaraz wracam. O, raju, ta moja sąsiadka to po prostu... Umyśliło jej się teraz, że jakieś w bloku komitety obywatelskie. Masakra. A ja tutaj, kurde, no. Pyta się mnie, Hubert, co robisz? A ja mówię, no właśnie idę na wycieczkę do lasu. Takie zdziwienie. Z jakiego lasu? No przecież jej nie powiedziałem, że chodzi o grę. Ja to mam ważne rzeczy do zrobienia, kurde, komitety obywatelskie. Nie interesuje mnie to. Co ma być, to będzie. Każdy grabi pod siebie, więc... Tutaj? Dobrze idę? Ja? Ale nie wiem, po co mam iść właśnie do tej doliny. A na co mnie to? Patrz, jakie fajne drzewo. Świetne. Patrzcie, jak tu zaczepiliście ładnie. Oh my god, tak majowo. Jeszcze nie mogę. Wow. Do Doliny Topoli, no. No to przecież w sumie to jestem w Dolinie Topoli. Okej. I'm here at Cottonwood Creek. Co tam jest za tym? You see the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. I was in a rush. Dobra, jest tutaj gdzieś skrzynka. Pięć, sześć, siedem, osiem. Jest. 5, 6, 7, 8. Dobra. Skopiuj informacje. Łyczek czarnej wody. Nowa krótkofalówka, proszę. O! I've got it now. Getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Ha, jednak. What
whatever the- What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? Zobaczył to drzewo. You know that I'm scared. Kto za tym stoi? Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. None of it makes any sense. Look, I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Okay. Którędy tu przejdę? Ja pierdykam. Patrzcie, ile muszę przejść. Pasuje tutaj wrócić. Tu. Pod wieżę. Tak się zastanawiam. Czy uda mi się tędy przejść gdzieś? Chyba bym tędy sobie przyszedł, byłoby mi krócej, znacznie krócej. Nie, ale przejdę tam, na pewno tam tędy przejdę, tylko tak. Kłaczek. Czekaj, bo tak. Tam mamy północ, musimy iść na północ teraz. Gdzieś tam. Pytanie, czy my tam gdzieś przejdziemy w ogóle, nie wiem. Się okaże. Dobrze by było, bo chciałbym sobie skrócić co nieco drogę, ale nie wiem, czy mi się to uda. Tam widzę jakieś... Są drzewa, nie? Połamane tutaj. Ale może damy radę. Dobra, zobaczmy. Tak, przejdziemy i tutaj na lewo. Później tędy i tu będziemy. Dawaj, biegnij Lola, biegnij. Hey. I just thought of something not Jak to? What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. I Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know. And I didn't. I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Okay, dobra, jesteśmy. Standardowo. Zawsze telefony. Dzisiaj to normalnie masakra. Przymocuj linę. Ale przecież mam przymocowaną linę. To what the fuck. Dobra, schodzimy. Jestem mega ciekawy tego, co tam będzie. Dobra, i teraz tutaj. Tak. Okej, chyba tędy pójdziemy. Mam nadzieję, że dobrze idę. Jeszcze zaraz zerknę na mapę. Czy aby na pewno? Jep. Dobra, aha, tutaj był ten obóz ich rozbity, czy coś takiego. Przynajmniej pamiętam to, jak zbierałem puszki. I plecaki chyba tutaj jeszcze były. Okej, tędy przejdziemy. Tak, tu jesteśmy na tym obozie. Okej, dobra.
Dobrze, idziemy. Dobrze, 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 dobrze. Okej, okay, jesteśmy tutaj nad tą wodą. Ale my musimy sobie tutaj przejść jakoś tędy. Dokładnie. Tu jest to. I tutaj po drugiej zaraz będziemy mogli przejść na drugą stronę. O, właśnie tędy. Elegancko. I w sumie tu już chyba dojdziemy. Tak, tu już dojdziemy centralnie zaraz pod tą bramę, tylko tutaj będziemy musieli się wspiąć jeszcze. Bardzo dobrze. Wspiąć albo zejść po linie. Opuść się na linię, dobra. Kurde, jestem mega ciekawy, co tam jest. Come on. Jest ogrodzenie i tu była gdzieś ta bramka. I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Copy that. Okay, yeah. Fuck jest. Sprawdź polanę Wapiti. Ow. Czytaj. Do personelu stacji Wapiti. Jeżeli chcesz skontaktować się z dr Simonsem, tutaj to jest on na miejscu od 15 do 15 października. Dr Johnson jest odpowiedzialny za sprzęt uniwersytetu. O! Opieka nad sprzętem państwowym należy do CAD Federale. Pamiętaj, że znajdujesz się w obszarze kontrolowanym i każde pewne usterkowe naruszenie powinno być natychmiast zgłoszone. Stung by a bee. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Okay. A, my jesteśmy jeszcze kawałek. Tam jest to Wapiti Station. Ale czym jest to Wapiti Station? Piernik wie. Tylko nie wiem, że to. Chociaż Pieron wie. Ale możliwe. Tall transmission tower, and they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. No. A my sobie jeszcze kawałeczek. Fuck, patrzcie. Czekaj, co będzie tutaj? Tak, to będzie tu. What the fuck? Chcecie, co to może być? And
sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. This equipment is not stuff from the hardware store. Hmm. To jest jakaś skrzynka. Nie otworzymy jej, ale wejdźmy do namiotu. Detektor fal. I'm in their main tent. I found their main monitoring desk. You should get out before they come back. Wonder where they are. All of their stuff is here. Figure out what that thing does and then get the hell out. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Gdzieś tam jakby. Ale... To by w namiocie, nie? I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Aha. Henry? Delilah? What the? Are you shitting me? What is it? There's a folder of reports. What the patrzcie? Assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is what does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? It says you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. Okay. We should just burn the place down. Yeah, fuck them. They'll dump an ocean of water on it, and these assholes will spend the rest of the summer picking up the pieces. We get to finish out our contracts. Hell, we'll even call in the fire. Yeah, okay. You don't sound too excited about that. I'm not. Look, worst case scenario... The whole forest burns down along with whoever's in it? Fuck. Yeah. Worst case. Chyba nie do końca możemy to spalić. Maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. I'm so fucking wound up. Look, it's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Klucz do wieży na rozdrożach. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj zapisuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Także dzięki wam za uwagę. Oczywiście, jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz w dole. Subnijcie kanał, co być na bieżąco z kolejnym odcinkiem, bo robi się coraz ciekawiej. Mam nadzieję, że niebawem dowiemy się, o co tutaj tak naprawdę
chodzi. A tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa.